Dzień dobry Państwu, dobry wieczór właściwie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Krzysztof Lech Łuksza, telewizja w Realu 24. Witamy Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem jest dr Leszek Sykulski, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, tradycyjnie zachęcam Państwa do tego, żeby wspierać telewizję w Realu 24. Bądźcie Państwo z nami. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają. Dzięki Państwa wsparciu możemy się rozwijać, możemy przetrwać różne ataki na naszą niezależną, oddolną stację. Nie poddajemy się, działamy, rozwijamy się, ale do tego potrzebne jest Państwa wsparcie, za które bardzo, bardzo dziękujemy. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. I teraz zadaję pytanie naszemu gościowi, przypominam, jest nim dr Leszek Sykulski. Panie doktorze, ostatnio wiele się mówi w kontekście sytuacji na Ukrainie o atakach na Krym. Nawet tutaj na łamach naszej prasy generał Roman Polko powiedział, że Ukraina może wygrać z Rosją wojnę, która się toczy na jej terytorium. Czytamy takie triumfalistyczne ze strony ukraińskiej komunikaty. Do tych wybuchów, do tych ataków na Krym początkowo Ukraina się nie przyznała, później dziś właściwie pojawiły się informacje, że wyciekł raport, że to Ukraińcy dokonali tych ataków. Media są pełne takich nagrań uciekających turystów rosyjskich z Półwyspu Krymskiego. Jak wygląda rzeczywiście sytuacja? Czy to, co się dzieje w tej chwili nie tylko na Krymie, ale ogólnie na wschodzie Ukrainy, może uprawniać do tego, do takich tez, że Ukraina jest w stanie wygrać wojnę z Rosją? Czy rzeczywiście tutaj jest pewna przewaga? Jak pan na to patrzy chłodnym, analitycznym okiem? No, pierwsze podstawowe pytanie to pytanie, co to znaczy wygrać wojnę? Bo jeśli słuchamy wielu komentatorów w polskich mediach głównego nurtu, to możemy odnieść wrażenie, że Ukraina tę wojnę wygrywa. Że tak naprawdę Rosji skończyły się czołgi, czy kończą się czołgi, kończy się amunicja, że Rosja nie ma sił, że Rosja lada moment upadnie i że Ukraina wygrywa tę wojnę. No, w historii świata jeszcze nie było tak, że państwo, na terytorium którego toczy się wojna, państwo, które jest systematycznie niszczone, którego gospodarka jest niszczona, którego ludność jest mordowana, wygrywa wojnę. No, to trzeba oczywiście podkreślić, że Ukraina do zwycięstwa ma jeszcze bardzo, bardzo daleką drogę. I jest pytanie oczywiście, co rozumiemy przez pojęcie zwycięstwa. Czy byłoby to wypchnięcie Rosjan poza tych terytoriów okupowanych po 24 lutego 2022 roku, czy wypchnięcie Rosjan na linię sprzed lutego 2014 roku. I to jest fundamentalne pytanie dzisiaj. Co byłoby zwycięstwem tak naprawdę dla Ukrainy? I biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście doszło do ataków na pozycje rosyjskie na Krymie i co do tego nie ulega to raczej wątpliwości. Dzisiaj wielu ekspertów, nie tylko z Stanów Zjednoczonych, zwraca uwagę na to, że prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z działaniami pododdziałów wojsk specjalnych Ukrainy, oczywiście wspieranymi w sensie rozpoznawczym zarówno przez ukraińskie służby specjalne, jak i amerykańskie i brytyjskie służby specjalne, jeśli chodzi o zapewnienie tej, no powiedzmy, systemu świadomości sytuacyjnej, czyli szeroko pojętego rozpoznania, w tym także rozpoznania satelitarnego. I to uderzenie, jeśli sobie spojrzymy na cele, które zostały zaatakowane na terytorium Krymu, tutaj spojrzymy sobie chociażby na tę serię wybuchów w rosyjskim magazynie amunicji i takiej stacji transformatorowej w okolicach miasta Dżankoje, na lotnisku wojskowym pod Symferopolem, no to rzeczywiście są to istotne cele z punktu widzenia wojskowego, ale patrząc na to chłodnym analitykiem, o którym pan redaktor wspomniał, patrząc na to z punktu widzenia czysto operacyjnego w sensie wojskowym, to przede wszystkim ta potencjalna kontrofensywa Ukrainy ma na celu odzyskanie kontroli nad zachodnim brzegiem Dniepru, nad zachodnim brzegiem Dniepru. Ja pamiętam naszą rozmowę jeszcze z grudnia 2021 roku, kiedy kreśląc różne scenariusze możliwej sytuacji, mówiliśmy wtedy, że najbardziej prawdopodobna ta linia potencjalnych działań, różnego typu działań wojskowych, hybrydowych, będzie na linii Charkowa
Charków-Cherson. Charków-Cherson. I oczywiście poza tym pierwszą fazą tej ofensywy rosyjskiej, która rozpoczęła się 24 lutego, tak rzeczywiście dzisiaj jest. I moim zdaniem dzisiaj mamy do czynienia ze swoistym przeciąganiem liny, ponieważ no, Ukraińcy bardzo mocno eksploatują ogrom sprzętu i ogrom amunicji, które otrzymali od Zachodu. Tutaj właściwie, gdyby nie to wsparcie, zwłaszcza brytyjskie i amerykańskie, można śmiało powiedzieć, że Ukraina by tę wojnę przegrała i to dosyć szybko. Natomiast skala tego wsparcia jest ogromna i to też musimy zwracać na to uwagę, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o suwerenność, integralność terytorialną Ukrainy, o kwestie demokracji, praw człowieka i o tym, co mówią zachodni komentatorzy, ale mówimy tutaj o konkretnych, bardzo twardych interesach ekonomicznych koncernów zbrojeniowych. I każda wojna to jest wielki biznes i musimy sobie z tego absolutnie zdawać sprawę. W związku z tym ja bym tutaj absolutnie nie był jakimś wielkim hura optymistą, że Ukraina nagle odzyska Krym, odzyska południe kraju, odzyska dostęp do Morza Azowskiego, odzyska Donbas, Ługańsk, w sensie Donieck, Ługańsk, cały Donbas. No, do tego to jest bardzo daleko. Pamiętajmy o tym, że Ukraińcy również są bardzo mocno wykrwawieni i te rezerwy kadrowe ukraińskie są bardzo mocno ograniczone. Są bardzo różne statystyki, no tu trudno o wiarygodne dane, ale te informacje, które do nas docierają, mówią o tym, że nawet ponad 500 000 młodych Ukraińców, Ukraińców przede wszystkim w wieku poborowym, znajduje się chociażby na terytorium Polski. Skala dezercji z wojska ukraińskiego czy z wojska rosyjskiego również trudna jest dzisiaj do szacowania. No, jakby jesteśmy w mgle wojny, istnieje takie pojęcie w sztuce wojennej jak mgła wojny i rzeczywiście dzisiaj te informacje, które do nas docierają, są informacjami bardzo szczątkowymi, informacjami, które no, można powiedzieć nie zawsze dają pełny, a przeważnie nie dają pełnego oglądu sytuacji. W związku z tym oczywiście nie ma się co dziwić, że strona ukraińska będzie przedstawiała w samych superlatywach swoje wojsko, swoje siły zbrojne, będzie starała się pokazywać jak najmniejsze straty. Amerykanie podobnie wspierając Ukrainę. Już teraz amerykańskie instytuty badawcze mówią, czy eksperckie mówią o stratach rosyjskich na poziomie 70 tysięcy żołnierzy, co wydaje się zdecydowanie przesadzoną liczbą, ale oczywiście to robi wrażenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę porównania do wojny w Afganistanie. No to tworzy taki nimb Rosji jako armii nieudolnej, jako państwa nieudolnego, jako państwa stojącego nad właściwie przepaścią. No ale doskonale wiemy, że jednak obiektywne wskaźniki ekonomiczne i no, realna ocena tego, co się dzieje na Ukrainie, tego, że około 20% terytorium Ukrainy jest okupowanego przez Rosję, no to tworzy zupełnie inny obraz. Reasumując, uważam, że rzeczywiście kontrofensywa ukraińska w jakiejś formie jest prowadzona. Niebagatelną rolę w tym odgrywają wojska specjalne, natomiast do odzyskania kontroli nawet nad zachodnim brzegiem Dniepru jeszcze jest droga daleka. Pozostajemy w temacie Ukrainy i tutaj czytamy, krótka notka prasowa. Erdogan i Guterres spotkają się z Zełańskim we Lwowie. Czytamy, że sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres uda się 18 sierpnia, czyli jutro, na Ukrainę, gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim i z tureckim przywódcą Recepem Tayyipem Erdoganem. Na zaproszenie prezydenta Zełańskiego sekretarz generalny uda się w czwartek do Lwowa, by wziąć udział właśnie w tym spotkaniu. Reprezentant ONZ w piątek uda się do Odessy, a następnie do Turcji. I mam dwa pytania, panie doktorze, związane z tym wydarzeniem. Pierwsze, jaki wymiar ma to spotkanie? Czy jest to ważne rzeczywiście spotkanie? Czy może ono coś zmienić, nie wiem, w przebiegu konfliktu? A drugie pytanie jest takie, dlaczego to akurat Erdogan tam jest obecny, a nie na przykład prezydent Andrzej Duda albo premier Mateusz Morawiecki, skoro no, słyszymy, że Polska ma tak wysoką pozycję w tej chwili w Europie dzięki pomocy Ukrainie. No i właśnie te dwa pytania. No, Polska nie ma zdolności do projekcji siły na Morzu Czarnym, realnej zdolności do projekcji siły morskiej na Morzu Czarnym.
W związku z tym to nie Polska jest głównym mediatorem, jeśli chodzi o kryzys zbożowy. Myślę, że nie trzeba tutaj jakoś specjalnie tłumaczyć naszym widzom tego, na czym polega kryzys zbożowy. Wiemy doskonale, że większość portów ukraińskich jest kontrolowana nad Morzem Czarnym i nad Morzem Azowskim jest kontrolowana przez Rosję i na Półwyspie Krymskim i, tak jak powiedziałem, nad Morzu Azowskim. Wiemy, że jedynym większym portem ukraińskim jest Odessa, która no, jest portem blokowanym, a przynajmniej takim, którego kontakt ze światem jest bardzo mocno ograniczony i to oczywiście rzutuje w sposób bardzo istotny na bezpieczeństwo żywnościowe świata. Bezpieczeństwo żywnościowe świata i nie dziwi, że Antonio Guterres, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest żywo zainteresowany tym tematem. Ja tylko przypomnę, że na początku tego konfliktu, tej otwartej fazy tego konfliktu, Antonio Guterres powiedział, że może w skutkach ta wojna być jednym z największych kryzysów humanitarnych w historii świata, że głód może grozić 1,7 miliardowi ludzi na całym świecie, a przede wszystkim w krajach trzeciego świata. Oczywiście nie tylko chodzi o kraje trzeciego świata, nie chodzi tylko o Afrykę, część państw azjatyckich, ale także państwa, wydawałoby się, już rozwinięte w Ameryce Południowej, tam gdzie może zabraknąć nie tyle samego zboża z Europy, co nawozów, bo wiemy doskonale, że Rosja jest jednym z największych eksporterów nawozów na świecie. W związku z tym to oczywiście nie dziwi, że sekretarz generalny ONZ jest żywo zainteresowany stabilizacją tego konfliktu i jak najszybszym zakończeniem, tak naprawdę doprowadzeniem do jakiejś formy rozejmu. Myślę, że ta ukraińska kontrofensywa, przynajmniej można powiedzieć, te wydarzenia w ostatnich dni, które mogą wskazywać na taką kontrofensywę, mogą być jakimś punktem do negocjacji. Ja bym tutaj nie spodziewał się jakiejś ogromnej kontrofensywy, która wypchnie Rosjan na linię sprzed lutego 2014 roku, bo wiemy doskonale, że Ukraina ma bardzo ograniczone możliwości kadrowe i sprzętowe oczywiście również, mimo tej ogromnej pomocy z Zachodu. Natomiast taka kontrofensywa może być dobrym punktem wyjścia do negocjacji rozejmowych. Już nawet nie mówię o pokojowych, ale do negocjacji rozejmowych. I myślę, że tutaj nie jest przypadkowa ta wizyta Antonio Guterresa. Odpowiadając na pańskie drugie pytanie w kontekście samej pozycji prezydenta Recepa Erdoğana, dlaczego ten człowiek odgrywa tak istotną rolę? No tutaj trzeba przypomnieć porozumienie stambulskie. To Turcja jest dzisiaj gwarantem eksportu zboża ukraińskiego na rynki światowe. To w Stambule doszło do podpisania porozumienia, zgodnie z którym Rosjanie zobowiązali się do wypuszczenia, można tak powiedzieć, statków ze zbożem ukraińskim. I Recep Erdoğan nie od dzisiaj oczywiście ma ogromne zakusy na to, aby odgrywać istotną rolę na arenie międzynarodowej. Widać bardzo dobrze, że prezydent Turcji stara się rozwijać relacje nie tylko z Federacją Rosyjską, ale także z Chińską Republiką Ludową, co oczywiście spędza sens powiek amerykańskim strategom. Rozmawialiśmy wielokrotnie na łamach telewizji w Realu 24 o tych kontraktach zbrojeniowych tureckich, o zakupach chociażby systemów S-400 od Turcji i temu, jak stanowczo reagowały na to Stany Zjednoczone. No ale pamiętajmy, że ta polityka nie jest czarno-biała, ona nie jest zero-jedynkowa. Turcja prowadzi politykę wielowektorową. Sprzedaje swoje drony Ukrainie, czy też nawet przekazuje, no nazwijmy to w niektórych przypadkach nawet nieodpłatnie, drony Bayraktar TB2 właśnie Ukrainie, chociaż też sprzedała oczywiście za dobre pieniądze temu państwu te drony. Turcja bardzo mocno jest obecna na Kaukazie, pamiętajmy o sojuszu wojskowym podpisanym z Azerbejdżanem. Widzimy, że Turcja testuje Rosję. Te ostatnie incydenty graniczne między Azerbejdżanem a Armenią jasno wskazują, że które zresztą rozpoczęły się niedługo po rozpoczęciu otwartej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, jasno pokazują, że Turcja rozpiera się na arenie międzynarodowej, że Turcja stara się być obecna na Kaukazie Południowym, że Turcja stara się być obecna w basenie Morza Śródziemnego, mówię chociażby o Libii, mówię o eksploracji gazu ziemnego ze złóż podwodnych we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Turcja stara się być bardzo obecna na Bliskim Wschodzie, w tym oczywiście w Syrii. No i to ostatnie spotkanie między
między prezydentem Erdoanem a prezydentem Putinem, które odbyło się w Soczi, w tym na początku tego miesiąca, jasno wskazuje, że oba państwa traktują się partnersko. No proszę zobaczyć, Turcja jest jednym z filarów Sojuszu Północnoatlantyckiego, co zupełnie nie przeszkadza prezydentowi tego państwa spotykać się z Władimirem Putinem, z prezydentem Rosji, która to Rosja została na szczycie madryckim w tym roku, w 2022, uznana za głównego przeciwnika Sojuszu Północnoatlantyckiego. To nie przeszkadza Turcji zapraszać od 2010 roku rosyjskie firmy na czele z Rosatomem, aby budowały wielką elektrownię jądrową w Turcji. No, tutaj Turcja korzysta z tych usług rosyjskich bardzo, bardzo szeroko, podobnie zresztą jak Węgrzy. No, elektrownia w Pax na Węgrzech również została stworzona przez Rosatom. Tutaj widzimy bardzo pragmatyczną politykę turecką, obliczoną na takie wyczucie momentu historycznego. Często używa się takiego niemieckiego określenia Zeitgeist, duch czasu, że Turcy rozumieją tego ducha czasu, że odchodzi się od modelu, w którym mamy jednego hegemona, na rzecz świata wielobiegunowego, policentrycznego, gdzie tych biegunów siły będzie znacznie więcej i niewątpliwie prezydent Erdoğan przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w 2023 roku w Turcji, niewątpliwie chce wzmocnić swoją pozycję wewnętrzną. Dlatego ta misja na Ukrainie, misja zbożowa, spotkanie z Putinem w Soczi, próba uzyskania pozwolenia Rosji na nową ofensywę turecką w Syrii północno-wschodniej, to wszystko są elementy po pierwsze wzmacniania swojej pozycji wewnętrznej przed przyszłorocznymi wyborami w Turcji, a po drugie jest to oczywiście granie na politykę wielowektorową, na to, aby Turcja stała się jednym z istotnych biegunów siły. Panie doktorze, chcę jeszcze kontynuować temat wojny rosyjsko-ukraińskiej w kontekście słów Pawła Lisickiego, słów, które padły na debacie zorganizowanej przez w Realu 24 podczas pikniku patriotycznego. I redaktor Lisicki, no znany raczej z takich wyważonych wypowiedzi, tutaj myślę, że też wypowiedział się w sposób wyważony, ale został bardzo zaatakowany. Nawet Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości negatywnie się na ten temat wypowiedział. I tutaj mamy w polityce.pl notkę prasową na ten temat. Przeczytam ten cytat i poprosiłbym o odniesienie się. Powiedział Paweł Lisicki, redaktor naczelny do Rzeczy.pl, w taki sposób. Przeciąganie tego konfliktu jest radykalnie niebezpieczne, bo im dłużej ten konflikt trwa, tym bardziej rośnie ryzyko. Konflikt ma to do siebie, że nie można nad nim zapanować, dlatego zdrowy rozsądek podpowiada, żeby za wszelką cenę jak najszybciej wygaszać takie konflikty. Wystarczy jedna źle wystrzelona rakieta, jedna bomba, która źle wpadnie, jedna bitwa, która źle pójdzie i komuś mogą puścić nerwy. Czyli zdrowy rozsądek, który był reprezentowany przez Orbana, a w Polsce jest uważany za przejaw zdrady, powinien zakładać dążenie do kompromisu. Ono musi oznaczać, to słowa Orbana, że Ukraina, a szerzej USA, muszą się pogodzić z jakąś formą modus vivendi. Nie można założyć, że teraz wobec tego, co się dzieje, Rosja zrezygnuje ze wszystkiego, co zajęła i nagle się cofnie do roku 2014 albo 2008. Przecież to jest absurd. Żeby osiągnąć taki cel, trzeba byłoby ją zniszczyć. Redaktor Paweł Lisicki został, tak jak wspomniałem, bardzo zaatakowany za te słowa. No, zastanawiam się na marginesie, w jaką stronę nasz dyskurs publiczny tutaj w Polsce zmierza. Jakiekolwiek odstępstwo od tej jedynie słusznej, przyjętej poprawności, no to jest właśnie, to jest szykanowane. Jak pan ocenia tę wypowiedź redaktora Lisickiego? Cieszę się, że pan redaktor przeczytał tę wypowiedź. Uważam, że cała ta debata zresztą była bardzo, bardzo ciekawa. Gratuluję 7 lat istnienia telewizji w Realu 24. Natomiast redaktor Lisicki tutaj niewątpliwie wykazał po pierwsze bardzo dużą odwagę publiczną, po drugie bardzo dużą dozę realizmu i takiej chłodnej analizy w oderwaniu od emocjonalnej wrzawy i właściwie no, takiej poprawności politycznej,
takiej swoistej cenzury narzucanej, takiego kagańca narzucanego osobom publicznym czy osobom wypowiadającym się publicznie w Polsce. Wiemy doskonale, że właściwie chcąc istnieć w mediach głównego nurtu, nie można mówić inaczej niż tylko o zwycięstwie Ukrainy, o tym, że Ukraina odnosi dzisiaj zwycięstwo i że Rosja upadnie. To jest oczywiście absurd. To jest oczywiście absurd nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. Ja zawsze odpowiadając na tego typu pytania kieruję uwagę pytającego, czy też proszę o spojrzenie na to, jak zachowują się Niemcy. Niemcy, które do 2024 roku nie osiągną, podkreślam, nie osiągną natowskiego celu wydatków na obronność, czyli tego progu 2% PKB. Co więcej, kanclerz Scholz, już pomijając te wszystkie kwestie związane z niedotrzymanymi obietnicami, jeśli chodzi o dostawy broni, amunicji ze strony Niemiec na Ukrainę i tak dalej, co było zresztą piętnowane przez byłego ambasadora Ukrainy w RFN Andrija Melnyka. Kanclerz Scholz ostatnio wypowiedział się, że jest przeciwny zakazowi wjazdu do Unii Europejskiej dla Rosjan, dla obywateli rosyjskich. Widzimy absolutną rozbieżność zdań między Warszawą a Berlinem, a to nie Warszawa jest głównym motorem napędowym Unii Europejskiej dzisiaj. Pamiętajmy o tym, że polska gospodarka jest ściśle związana z gospodarką niemiecką i pole manewru, jakie mamy, jeśli chodzi o relacje z Niemcami, jest ograniczone po prostu kondycją naszej gospodarki, a zwłaszcza zbliżającym się kryzysem energetycznym także. W związku z tym uważam, że redaktor Lisicki ma rację. Każdy konflikt jest, który nie jest konfliktem pełnoskalowym, który wymyka się spod kontroli. Mówiąc o konflikcie pełnoskalowym, ja mam na myśli, bo to pojęcie zostało bardzo mocno skolokwializowane i właściwie wszyscy się nim dzisiaj posługują bez większego zrozumienia, czym jest pojęcie wojny pełnoskalowej. Wojna pełnoskalowa to jest wojna taka, jaką mieliśmy we wrześniu 1939 roku, gdzie jedna i druga strona rzucają wszystko, wszystkie zasoby, robią pełną mobilizację, mobilizację powszechną i rzucają, przestawiają swoje tory gospodarki na gospodarkę wojenną i atakują każdą siłę żywą, jeśli chodzi o terytorium przeciwnika. No, rzucają wszystko na jedną szalę. Natomiast w takim normalnym pojmowaniu konfliktu współcześnie używa się po raz kolejny, powtórzę to w pańskim programie, używa się na Zachodzie, w takich krajach jak Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, używa się pojęcia drabina eskalacyjna i skala drabiny eskalacyjnej. W najbardziej popularnej koncepcji, takiej teorii wojskowej czy geostrategicznej, której autorem jest Herman Kahn, był jeden z ojców amerykańskiej wojny termojądrowej, jest od 16 do 44 stopni takiej wojny. I proszę zobaczyć, że jeżeli spojrzymy na oficjalne dane, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, to widzimy, że państwa członkowskie Unii Europejskiej, nie licząc Polski i krajów bałtyckich, bardzo nader oszczędnie pomagają Ukrainie, nie chcąc wchodzić właśnie na te kolejne szczeble drabiny eskalacyjnej. Ponieważ jeśli zderzymy słowa redaktora Pawła Lisickiego ze słowami Henry'ego Kissingera, byłego szefa amerykańskiej dyplomacji, no człowieka, który można powiedzieć zjadł zęby na dyplomacji, który powiedział, że Amerykanie ani mają absolutnie pomysłu na tę wojnę, nie mają żadnej strategii. No czemu ma to służyć? Osłabieniu Rosji, okej, no to Rosja jest w jakimś sensie dzisiaj osłabiona. Trudno mówić o jakimś kolapsie, o jakimś załamaniu państwa rosyjskiego. Tego nie ma. No ale co dalej? Nawet gdybyśmy snuli jakieś scenariusze, warianty, że Rosja miałaby, że Zachód miałby doprowadzić jakimś cudem do dezintegracji państwa rosyjskiego, w co szczerze wątpię, bo Chiny na to by nie pozwoliły, i nie tylko Chiny, grupa BRICS chociażby, to co dalej? Co z tym obszarem? Nikt nie ma dzisiaj sensownego pomysłu na to, zwłaszcza, że to nie Rosja jest głównym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, tylko Chińska Republika Ludowa i o tym doskonale wszyscy wiedzą. A to, że ten konflikt może się wymknąć spod kontroli, to jest oczywista kwestia. Nie jeden konflikt w historii świata wymykał się spod kontroli i w interesie państw członkowskich Unii Europejskiej jest jak najszybsze zakończenie tego konfliktu, bo wszyscy już płacimy jego cenę. Jadąc, czytam
tankując na stacji benzynowej, czy kupując pieczywo, czy robiąc jakiekolwiek inne zakupy, czy korzystając z usług, czy próbując kupić węgiel na zimę, żeby ogrzać swoje domy. No wszyscy jakby płacimy cenę tego konfliktu i w interesie Europejczyków, mieszkańców tego kontynentu jest to, aby go jak najszybciej zakończyć, a nie przeciągać w nieskończoność. No to jest oczywista sprawa i to jest polska racja stanu, abyśmy więcej nie płacili ceny tego konfliktu. Ale ja się obawiam niestety, że my tę cenę dopiero zapłacimy, ponieważ koszty utrzymywania wielomilionowej rzeszy obywateli Ukrainy na terytorium Polski będą płacone przez najbliższe lata, a kto wie, czy nie przez najbliższe dziesięciolecia. O tym się bardzo mało mówi, ale przecież inflacja nie wzięła się, to nie jest żadna putinflacja. To jest skutek drukowania pustych pieniędzy, czy też cyfrowej kreacji pieniądza, wydawania rozbuchanych środków socjalnych, także na obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski. To jest kwestia i to są kwestie, za które odpowiada rząd w Warszawie, a nie Władimir Putin. W naszym absolutnym interesie narodowym jest jak najszybsze zakończenie tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, zakończenie tej wojny, zakończenie tej rosyjskiej inwazji i oczywiście pomoc w powrocie obywateli Ukrainy do swojego kraju. To nie jest tak, że tutaj, że tak powiem, na powsze czasy tych kilka milionów obywateli Ukrainy ma zostać. Tutaj no, albo pomagamy uchodźcom, albo rząd w Warszawie robi jakąś akcję przesiedleńczą. No tutaj warto zadawać w przestrzeni publicznej te pytania. Absolutnie uważam, że redaktor Paweł Lisicki ma rację w tej kwestii i no, chwała mu za to, że miał odwagę publicznie wyrazić swój pogląd. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat. Mamy jeszcze trochę czasu i tutaj też odczytam następującą notkę prasową dotyczącą relacji izraelsko-palestyńskich. Czytamy w polityce.pl. Przywódca autonomii palestyńskiej oskarżył Izrael o holokaust palestyńczyków. Scholz, wspominany tutaj, głęboko zniesmaczony wypowiedzią Abbasa. Podczas wtorkowej wizyty w Berlinie przywódca autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas oskarżył Izrael o holokaust palestyńczyków. Tutaj zostało to wzięte w cudzysłów. To też taka ważna uwaga. Na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem powiedział, że Izrael popełnił 50 masakr w 50 palestyńskich miastach od 1947 roku do dziś. 50 masakr, 50 holokaustów. Scholz odniósł się do tej wypowiedzi dopiero następnego dnia. W każdym razie no, wrze cały czas na linii stosunków izraelsko-palestyńskich. Ostatnio znów przecież mieliśmy do czynienia z konfliktem, zawieszenie broni w tej chwili. Panie doktorze, jak pan ocenia tę wypowiedź? Czy jest ona zgodna z prawdą? Czy można tak powiedzieć? I jak należy spojrzeć na konflikt izraelsko-palestyński? Czy jest jakakolwiek szansa na jakiś kompromis, na jakiś pokój? No obecnie obawiam się, że takiego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie nie będzie i ten konflikt, który ciągnie się przecież od lat 40. XX wieku, no jest w takim martwym punkcie. To, co się wydarzyło 5 sierpnia, ten nowy ostrzał izraelski na Strefę Gazy, bo mówimy tutaj o tej części, no, został zawieszony oczywiście po kilku dniach. Tutaj przede wszystkim służby specjalne Egiptu bardzo mocno lobbowały i właściwie, no, można powiedzieć, uczestniczyły w takiej mediacji między oboma stronami. Oficjalnie, jeżeli chodzi o tę nową odsłonę konfliktu izraelsko-palestyńskiego, celem uderzeń Izraela była organizacja palestyński islamski dżihad. Natomiast rzeczywiście tych ofiar śmiertelnych wśród cywilów było bardzo dużo. No trudno tutaj mówić o jakichś konkretnych wiarygodnych liczbach, ale no, mówi się nawet o kilkuset osobach rannych, o kilkudziesięciu ofiarach śmiertelnych, w tym o ofiarach śmiertelnych wśród dzieci. I rzeczywiście cały świat obiegły te
bulwersujące obrazki, obrazy, nagrania z bombardowań izraelskich, kiedy właśnie ofiarami były kobiety, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę teraz tutaj wchodzić na taki, można powiedzieć, na taki poziom retoryki umoralniającej, pokazujący, że na przykład w Polsce wszyscy oburzają się tym, jak w wyniku ostrzału rosyjskiego giną ukraińskie kobiety i dzieci, a tak naprawdę nikt w tym głównym nurcie nie przejmuje się mordowanymi kobietami, dziećmi palestyńskimi, czy cywilnymi ofiarami w Jemenie, czy cywilnymi ofiarami w Iraku, że jeszcze sięgnę do 2003 roku. Nikomu to w Polsce wśród polityków głównego nurtu nie przeszkadza, że państwo polskie szkoliło żołnierzy Arabii Saudyjskiej, chociażby w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a ci żołnierze siły zbrojne Arabii Saudyjskiej dokonują mordów na cywilach w Jemenie w trakcie cały czas trwającej przecież od 7 lat wojny. Więc oczywiście niestety taka hipokryzja moralna występuje nie tylko wśród polskich polityków, ale także wśród polityków europejskich. Tutaj patrząc na te naloty izraelskie i patrząc na to, na drugie dno, a właściwie na kontekst geopolityczny tego ostrzału właściwie, musimy sobie zdawać sprawę, że jest to część układanki, no nazwijmy to izraelsko-irańskiej. To, że Hamas nie wziął odwetu obecnie na Izrael, jest to, ta przyczyna wiąże się z tym, że Hamas został bardzo mocno osłabiony w ubiegłym roku przez Izrael. Sporo magazynów broni zostało zniszczonych. Obecnie Hamas jest w trakcie odbudowy tych swoich zdolności. Natomiast faktem jest, że Izrael na wielu, bardzo wielu frontach, na wielu wymiarach przygotowuje się do wojny z Islamską Republiką Iranu. I tego typu działania niewątpliwie także są swego rodzaju sondowaniem reakcji Zachodu. Izrael doskonale wie, że może sobie na to pozwolić, ponieważ przepraszam, obecnie opinia publiczna, spora część opinii publicznej na Zachodzie jest zajęta tym, co się dzieje na Ukrainie, po pierwsze. Po drugie, oczywiście w cieśninie tajwańskiej, po ostatniej wizycie Nancy Pelosi. Więc tutaj rzeczywiście Izrael miał takie okienko możliwości, które sondowało te reakcje Zachodu, ale także reakcje samych Stanów Zjednoczonych. I warto podkreślić, że dyplomacja amerykańska od drugiego roku prezydentury Joe Bidena udziela bardzo mocnego wsparcia Izraelowi. Ja już wspominałem także na łamach pańskiego programu, na antenie pańskiego programu, o deklaracji jerozolimskiej podpisanej w tym roku między Jairem Lapidem a Joe Bidenem. Ona jasno mówi, że Stany Zjednoczone stoją murem za Izraelem i gdyby przyszło co do czego, to tak naprawdę udzielą wsparcia militarnego państwu Izrael, gdyby doszło do konfliktu z Iranem. I ta bezkarność właściwie Izraela w mordowaniu Palestyńczyków dzisiaj odbywa się pod parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych. Wspomniał Pan tutaj kwestię Tajwanu i też chciałbym o to zapytać, odczytując znów krótką notkę. Wiemy, że zakończyła się delegacja kongresmenów amerykańskich na Tajwanie. No i tutaj czytamy, że stojący na czele tej delegacji senator Markey stwierdził, że w tej chwili niepewności musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać pokój i stabilność Tajwanu. Oraz, że mamy moralny obowiązek zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec niepotrzebnemu konfliktowi. Autorytarne Chiny nie mogą dyktować, w jaki sposób demokratyczny Tajwan będzie zawierał przyjaźnie, zdobywał poparcie, pozostawał odporny i świecił jak latarnia wolności. Tutaj czytamy, że według Ministerstwa Obrony Tajwanu w dniu wizyty delegacji USA 15 chińskich myśliwców znów naruszyło linię mediany cieśniny tajwańskiej, a w sumie 5 okrętów wojennych i 30 samolotów wojskowych prowadziło operacje w bliskiej odległości od Tajwanu. To już kolejne od czasu wizyty Pelosi naruszenie mediany cieśniny tajwańskiej. W poniedziałek dowództwo Wschodniego Teatru Działań Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ogłosiło, że przeprowadziło wspólne, wielozadaniowe patrole gotowości bojowej w okolicach Tajwanu. Do tego dodam, że Chiny ogłosiły, że 170 krajów na świecie, w tym Rosja, jakby potwierdziły uznawanie zasady jednych Chin. I czy od naszej ostatniej rozmowy tutaj coś się tak naprawdę zmieniło, oprócz tego, że ta delegacja właśnie zakończyła swoją
wizytę na Tajwanie. Czy można teraz powiedzieć, że jest jakieś ryzyko konfliktu, że sytuacja jest jeszcze bardziej napięta, czy może jednak mniej jest napięta, a to prężenie muskułów przez Chiny no, nie ma większego znaczenia. Jak na to spojrzeć? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że Chińczycy, mówię o Chinach kontynentalnych, o komunistach chińskich, chcą wyjść z twarzą z całej tej sytuacji. No, w sensie takim wizerunkowym wydaje się, że Stany Zjednoczone wygrały tę potyczkę dyplomatyczną, bo tak można to określać, to napięcie dyplomatyczne. No, mimo tych gróźb chińskich, mimo gróźb zestrzelenia samolotu z Nancy Pelosi, ta amerykańska polityk wylądowała w Tajpej, spotkała się z czołowymi politykami na Tajwanie i właściwie bez większych zakłóceń ta wizyta się odbyła, co w sensie takim wizerunkowym można potraktować może nie porażkę, ale jako niepowodzenie Pekinu. Warto zwrócić uwagę, że Chińczycy kontynentalni skrócili ćwiczenia wojskowe i właściwie próbują właśnie no, wyjść z twarzą. 10 sierpnia dowództwo chińskiej armii ogłosiło zakończenie tych manewrów. Faktem jest, że doszło do naruszeń przestrzeni powietrznej, doszło do różnego rodzaju mniejszych incydentów. Chińczycy kontynentalni testują systemy obrony powietrznej Tajwanu, testują także swoich sojuszników na arenie międzynarodowej. Natomiast to zagrożenie konfliktem cały czas istnieje. Eksperci zajmujący się tym regionem mówią o czwartym kryzysie w cieśninie tajwańskim, a właściwie o samym początku, że mamy do czynienia z początkiem czwartego kryzysu w cieśninie tajwańskiej, a to jest tak naprawdę tylko jego taka forpoczta. I moim zdaniem, ja bym się przychylał do tych głosów, które mówią o tym, że ten czwarty kryzys w cieśninie tajwańskiej się właśnie rozpoczął, że symboliczną datą rozpoczęcia tego kryzysu jest wizyta Nancy Pelosi jako spikera Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, w jaką stronę będzie ewoluował ten konflikt, to napięcie, no trudno dzisiaj wyrokować. Trudno dzisiaj prorokować, dlatego że tych niewiadomych na arenie międzynarodowej jest znacznie więcej. Jeśli przyjrzymy się sytuacji na Bliskim Wschodzie, no to moim zdaniem znajdziemy tam wiele odpowiedzi na możliwe hipotetyczne scenariusze rozwoju sytuacji nie tylko w tym regionie, ale także na Ukrainie, czy w Europie Środkowo-Wschodniej, czy właśnie w Azji Wschodniej. Chociażby w cieśninie tajwańskiej. No, tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiejszy świat to jest system naczyń połączonych, że Tajwan to jest największy producent półprzewodników na świecie i niewątpliwie próba przejęcia tych fabryk produkujących półprzewodniki, czy też kontrolowania tych fabryk jest jednym z bardzo istotnych celów strategicznych, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Chińskiej Republiki Ludowej. Wiemy, jakie problemy ma koncern Apple na przykład, jeśli chodzi o produkcję swojej elektroniki użytkowej, biorąc pod uwagę, że posiada fabryki w Chinach, które wykorzystują zresztą półprzewodniki z Tajwanu. Widzimy ten kryzys związany z transportem półprzewodników z Tajwanu do Chin. Kwestia potencjalnych ceł, kwestia niewpuszczenia, jeżeli będą oznaczone made in Taiwan. No więc tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z początkiem czwartego kryzysu w cieśninie tajwańskiej i taka wojna gorąca, wojna kinetyczna wcale nie jest wykluczona. Pytanie, czy byłaby to wojna pełnoskalowa, która zaangażowałaby w pełni Chiny kontynentalne, Chińską Republikę Ludową i Stany Zjednoczone, to jest pytanie otwarte na dzisiaj. Moim zdaniem ryzyko będzie wzrastało takiego konfliktu i tym mocniej, im bardziej gorąca sytuacja będzie na Bliskim Wschodzie, bo pamiętajmy, że potencjalne uderzenie Izraela, czy też Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, to nie jest wojna z samym Iranem, ale to jest proxy war również z Chinami. To jest uderzenie w bardzo ważne szlaki handlowe, w eksport węglowodorów znad Zatoki Perskiej właśnie do Chińskiej Republiki Ludowej. Mamy pytanie z czatu. Pytanie na temat Bliskiego Wschodu. Jak agresja na Iran, potencjalna agresja na Iran mogłaby się skończyć dla Izraela? Pyta król Krzysztof. No w takich... Jak mogłaby się skończyć? Mogłaby się skończyć jakąś formą zwycięstwa, czyli no, zmianą przede wszystkim establishmentu.
Myślę, że to jest cel Izraela, że celem Izraela nie jest zmiecienie z powierzchni ziemi Iranu. Tutaj odwołuje się oczywiście do słów, do parafraza słów Ahmadinejada, byłego prezydenta Iranu, który w podobnych słowach mówił o Izraelu, ale zmiana establishmentu, czyli odsunięcie tak naprawdę tych sił, które pod koniec lat 70. przejęły władzę i ustanowiły i zniosły władzę szacha i ustanowiły władzę, na czele których zresztą takim powiedzmy fundamentem, filarem jest Korpus Strażników Rewolucji. I odsunięcie tych, nazwijmy to, radykalnych islamistów od władzy w Iranie i zmiana polityki tego państwa jest absolutnym celem politycznym Izraela i to byłby sukces. To byłby sukces niewątpliwie dla Jerozolimy, gdyby doszło do takiej sytuacji. Pamiętajmy, że Izrael przy pomocy i dyplomacji Stanów Zjednoczonych, przy ogromnej pomocy dyplomacji Stanów Zjednoczonych, od 2021 roku jest w absolutnej ofensywie dyplomatycznej. Mam na myśli porozumienia abrahamowe zawarte z Bahrajnem, zawarte z Zjednoczonymi przede wszystkim Emiratami Arabskimi, ale także bardzo dobre relacje, ocieplenie relacji z Maroko, z Sudanem. Widzimy całą tę ofensywę dyplomatyczną związaną z Forum Negev, rozpoczętą właśnie w tym roku, w 2022. Widzimy także przygotowania konkretne, militarne do tej operacji, więc oczywiście ostrzał Strefy Gazy jako jeden z tych elementów również, więc widzimy bardzo mocne przygotowywanie się Izraela do przebudowy porządku geopolitycznego na Bliskim Wschodzie. I to jest cel Izraela i jeżeli on rzeczywiście udałby się, to biorąc pod uwagę to, że udało się Izraelowi znormalizować relacje z państwami arabskimi, przełamać tę niemoc od połowy lat 90., która była od połowy lat 90., bo ostatnie jakaś forma normalizacji była z Jordanią przecież, no to byłby wielki sukces dla Izraela. No ale oczywiście tak nie musi się skończyć taki potencjalny konflikt, bo taki konflikt mógłby wywołać w zależności od rodzaju użytej broni, bo nie wiemy, jakiej broni Izrael użyje. Różnego rodzaju komentatorzy, eksperci izraelscy, prowadząc także walkę informacyjną w infosferze, mówią o tym, że Izrael użyje broni, której nikt nigdy na świecie jeszcze nie użył. Najnowocześniejszej, która jest w arsenale Izraela. Trudno powiedzieć, o jaką broń chodzi. Czy chodzi o broń laserową, czy jakieś inne fale, jakieś inne wiązki energii, które byłyby użyte. Trudno tutaj wyrokować. Natomiast oczywiście wariant pesymistyczny dla Izraela jest taki, że doszłoby do pewnego powtórzenia, do pewnej powtórki z historii, gdzie państwa arabskie zostałyby, przyjęłyby pozycję bardzo mocno antyizraelskie i doszłoby do zmasowanego ostrzału terytorium Izraela, być może do wtargnięcia na terytorium Izraela armii innych państw, w tym oczywiście także podmiotów pozapaństwowych, różnego rodzaju organizacji terrorystycznych, niekoniecznie powiązanych z szyitami, ale tego oczywiście nie można wykluczyć. Doszłoby do serii zamachów terrorystycznych także w Europie, bo Iran niewątpliwie ma swoje komórki wywiadowcze, komórki także terrorystyczne w Europie. Doszłoby do ogromnego kryzysu gospodarczego na świecie. Zablokowanie ciśniny Ormus, sparaliżowanie transportu morskiego przez Morze Czerwone, być może jakaś blokada kanału Sueskiego. No to miałoby niewyobrażalne wprost skutki dla gospodarki światowej. Uderzenie w interesy gospodarcze Pekinu z kolei, również to zatrzęsłoby całym systemem finansowym na świecie, więc zagrożenie istnienia w ogóle państwa Izrael potencjalnie jest możliwe w takim wariancie, więc trudno wyrokować i trudno dzisiaj tak naprawdę ocenić realnie na chłodno w sposób jakiś wymierny, policzalny siły Islamskiej Republiki Iranu. Jakimi realnymi siłami dzisiaj Iran dysponuje? Bo oczywiście patrząc na mapę, patrząc na te informacje, które mamy, jeśli chodzi o informacje z otwartego dostępu, widzimy chociażby te rosnące wpływy Iranu w Iraku. Samo zdestabilizowanie Iraku już miałoby ogromny wpływ na całą sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie, która jest jak domino. Jeżeli zostanie zdestabilizowany Irak, to pójdzie dalej łącznie z Syrią, a jeżeli tak, to będziemy mieli kolejną falę migracyjną do Europy, być może także zamachy terrorystyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc konsekwencje tego konfliktu mogłyby być ogromne dla całego świata. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za kolejny niezwykle ciekawy program. Naszym gościem był dr Leszek Sykulski, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Zachęcamy do tego, żeby wspierać telewizję w Realu 24. Bądźcie z nami. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają, bo dzięki Państwa wsparciu no właśnie takie merytoryczne programy mogą być realizowane. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Nie możemy tylko opierać się na tej mainstreamowej propagandzie, ale wolność słowa to jest nasza idea i ją będziemy realizować. Dziękuję bardzo za uwagę jeszcze raz. Nazywam się Krzysztof Lech Łuksza i zapraszam jutro. Oczywiście startujemy 8:30, przegląd prasy, więc zapraszam serdecznie. Do zobaczenia, bądźcie zdrowi.